Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy, mamy nadzieję na super spektakl. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Efir. Radowicz. Ależ piękne podanie. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Janusz Gol. Próbują teraz skrzydłem. Dobra, piłka teraz do kolejki. No, teraz mają szansę. Piłka trafia w gracza z pola. Boliewicz. No, z wykrycie i będzie szansa. No i zgranie w pole karne. Przejęli piłkę. Eckhart. Podanie na skrzydło. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. Suworow. Niecelne podanie i będzie aut. Efir. Radowicz. Jędrzejczyk. Przekazał piłkę partnerowi. Wspaniałe podanie, ale szansa! Kapitalnie bramkarz! Za moment wznowienie rzut rożnego. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Ależ akcja! Udane podanie, odważne, ale czyste wejście obrońcy. Szaleńczy atakuje obrońca. Radowicz. Co z tego wyniknie? Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Janusz Gol. Ach, szkoda, strata. Eckhart. Jędrzejczyk. Efir. Wspaniale przechwycił. Grywa
tę piłkę głową do partnera. Suworow. Boliewicz. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Czy to wykorzysta? Za nami pierwsze 45 minut bardzo wyrównanego meczu. Remis. Ej, jak im się nie chce. A nawet gdy ktoś ich podłechce, to nadal mi się nie zechce. Brawo, ładnie piętą. Radomski. Janusz Gol. Podanie. Boliewicz. Świetne podanie. Znakomicie, w tempo. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Radowicz. Ma szansę dograć w pole karne. Czy to wykorzysta? No, zastąpił bramkarza. Mamy bramkę, proszę Państwa! To był niezwykle trudny do obrony strzał. Szybko opanował piłkę, zrobił sobie miejsce, rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka! Janusz Gol. Szybko. Rzeczywiście dobre podanie. Janusz Gol. Szybko. Boliewicz. No, dobra okazja będzie. Zdecydował się na strzał. No, trafił wprost w bramkarza. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja. Tylko bramkarz przed nim. Ależ pięknie. Precyzyjnie to zrobił. Ładny gol. Spójrzmy na powtórkę. Błąd bramkarza. Dał sobie wrzucić piłkę za kołnierz. Boliewicz. Janusz Gol. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę Państwa. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Dawno nie widziałem tak fantastycznej asysty. Radowicz. Ależ mu dzisiaj idzie. Wszystko rzeczywiście mu wychodzi. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Boliewicz. Ryzykowna, ale udana interwencja. Nie mają już nic do stracenia. Sędzia wychwytuje, jest spalony. No i przejęli w ostatniej chwili. Radowicz. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Radowicz.
No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Dobre rozegranie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Ach, 2-1 to rezultat dzisiejszej konfrontacji. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. To wszystko na dziś. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, dziękujemy.